Ależ nam się trafia wydarzenie. Przed nami znakomity mecz. Grają lider i wicelider. Przekonamy się, kto osiągnie przewagę na początku sezonu. Warszawska Legia ma, jak na nasze polskie warunki, całkiem niezłe osiągnięcia w europejskich pucharach. Osiągnęła półfinał Pucharu Mistrzów w 1970 roku i półfinał Pucharu Zdobywców Pucharów w roku 1991. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Zagrają dzisiaj klasycznym wariantem 4-4-2 z mocnymi liniami. Rozstrzela! Tak, tak, bramka, piłka w siatce! Niesamowita reakcja kibiców! Zaczynają z wysokiego C. Jeden strzał, jeden gol. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Adam Kokoszka. Szansa Śląska Wrocław. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Odzidzia. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Jest okazja! Znakomicie bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Dobra pozycja do oddania strzału. Paweł Zieliński. Świetnie rzucił prostopadle. Tak jest, rzut karny, nie ma wątpliwości. Nie ma gola, piłka odbita od poprzeczki, wraca na boisko. Tak jest, rzut karny. Ewidentny karny. Ale wiesz, dziwię się sędziemu, że nie pokazał faulującemu żółtej kartki. Masz rację, powinien to zrobić. Piłka w rękach bramkarza. No i teraz Śląsk rusza do przodu. I po odbiorze strata piłki. No i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. Kazajszwili pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Maciej Dąbrowski. Jędrzejczyk. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Śląsk w ataku. Broś. Ależ wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są... Szansa! Ależ wspaniale! Piłka poza linią końcową i będzie rzut rożny. Zdecydował się na strzał i wyłapał tę piłkę.
Blisko pole karne, może strzelać. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Gazajszwili. No, dobry odbiór po stracie piłki. Przyjął i odgrywa z powrotem. Stepanowicz. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Gazajszwili. Cała seria podań, aż przyjemnie patrzeć. Dobrze dograł. No i świetnie piąstkuje. Jest szansa. Uderzył, ale prosto w rywala. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Sędzia gwiżdże, jaka będzie decyzja? Mamy rzut wolny dla Legii. Maciej Dąbrowski. Guilherme. Uwaga, Legia w ataku. Ładnie się zapowiadało, ale się psuło. Próbują ataku bokiem boiska. Stracili piłkę. Artur Jędrzejczyk. Gazajszwili. Blisko już do bramki. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Szansa Śląska Wrocław. No, piłkę odebrał i stracił. Maciej Dąbrowski. Broś. Gazajszwili. Szansa dla Legii. Dobrze, teraz wyłuskali piłkę rywalowi. Paweł Zieliński. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. 1-0, koniec. No i zaczęło się drugie 45 minut. Guilherme, Morioka, Adam Kokoszka. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Ale szansa na wyrównanie! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie.
Odzidzia. No, już blisko pole karne. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Koniec ataku, drużyna przeciwna przy piłce. Dobry atak flanką. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No i teraz Śląsk rusza do przodu. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Paweł Zieliński. Strata i przy piłce rywale. Atak legionistów. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Uwaga, zacentrował w pole karne. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Aj, teraz strata. Gazajszwili. Arsenal potwierdza oficjalnie przyjście do klubu nowego zawodnika. O tym transferze było głośno już od jakiegoś czasu. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowane strony. Robi się niebezpiecznie. Guilherme. Lugo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Nieporozumienie i strata piłki. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ma trochę miejsca na strzał. Mistrz dryblingu tak ładnie uciekł obrońcą. Jak można zmarnować taką okazję? Tylko on sam wie, jak można było nie wykorzystać tak dogodnej okazji. Morioka. Śląsk w ataku. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. To podanie przejęte przez obronę. Gazajszwili. No, trener uznał, że pora dać szansę innym. Z ławki rezerwowych już poderwali się zawodnicy. I piłka w rękach bramkarza. Szansa dla Legii. Pięknie dograł. Jest szansa. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Paweł Zieliński. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Piłka poza linią końcową, rzut rożny dla Śląska. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Gazajszwili. Sędzia nie przerwał tej akcji. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Spójrzmy, posiadanie piłki podzieliło się w zasadzie porówno. To prawda, takie jest też moje odczucie, nie ma tu jakiejś Adam Kokoszka! No niestety, nie udało się wyrównać. Tym razem winowajca nie uniknie kary. W takiej sytuacji nie może być mowy o pobłażaniu. Końcówka meczu stanowczo należy do sędziego w pozytywnym znaczeniu. Odzidzia. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany.
Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. No, chce coś zmienić trener, a więc wprowadzi nowych zawodników. Przy linii bocznej trwa szybka rozgrzewka. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko... Szansa na oddanie strzału! Ma do kogo podać. Ma dobrą okazję do strzału! No i strzał poszybował w trybunie. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Trener uznał, że pora na zmianę. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Dośrodkował. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Morioka. No, z tego miejsca można strzelać. No, strzela! Piękna interwencja. Wciąż wynik z prawą otwartą. Ten rzut rożny może przesądzić o końcowym rozstrzygnięciu. Dwali! Jędrzejczyk. Może być groźnie. To znaczy, przepraszam. Celewan. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Interesująco zapowiada się ta akcja. Dobra okazja. Tak, gol! Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Zdobywają kolejną bramkę. Ich przewaga nad rywalami rośnie. Taką stratę trudniej już będzie przeciwnikowi odrobić. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie, różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. No, 2-0. Ofensywna gra popłaca. Zwycięzcą w tym spotkaniu Legia Warszawa. No i mamy zwycięstwo, a w dodatku bramkarz zachował czyste konto. Przeciwnicy dzisiaj nie mogli się przebić przez zasieki obronne. Nie dane im było się wpisać na listę.